Wytrzymalibyście znowu te 3 godziny? Ja byłem gotowy stać do 6. Tak szybko się nas nie pozbędą. Tuż po 21 przed lokalem stało 1000 osób. Polska się obudziła 15 października, znaczy to się okazało, że Polska już jest zbudzona. In Poland this weekend the Polish people turned out in huge, huge numbers. Skala przeszła wszelkie oczekiwania. To jest rewelacyjny wynik. Jest to większy wynik nawet niż w 89 roku. W tej chwili frekwencja jest największa w dziejach III RP. 74,38%. Frekwencja zaskoczyła cię? Rekordowa? Ucieszyło nas to, że tak wielu Polaków podobnie myśli. To było naprawdę takie święto społeczeństwa obywatelskiego. To było duże zaskoczenie. Też widziałam, że Polonia ruszyła masowo. Była to wielka radość i pamiętam, że kiedy tutaj mieliśmy właśnie wieczór wyborczy w Idź Pod Prąd na żywo, to bardzo mnie poruszyło to, że prawie 70% młodych poszło zagłosować. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest poniedziałek, 16 dzień października, a my kontynuujemy nasz wieczór wyborczy. Polska się obudziła 15 października, znaczy dokładnie to się okazało, że Polska już jest zbudzona, bo obudziła się wcześniej. Chwała Bogu, no normalnie jestem tak podjarany tym, co się dzieje. Trwa proces pastora Chojeckiego, oskarżonego m.in. o obrazę uczuć religijnych katolików i prezydenta Dudy. Oskarżyciele prezentują kolejny dowód w sprawie. Ksiądz z Pomorza. O, my biedni, o, ubodzy. O kościółek na wiernych bym postawił, ależ nie mam gdzie. Prezydencie, już taka działeczka tu niedaleko. Już może by, no może by sprzedać, można sprzedać kościół. No z kościołowi będzie prezydent sprzedawał. Już dać, no my biedni, my szaraczki, my ludziom służył. No dobra, dać. No da. Ha, mam. Hipermarket. Zawsze stawiać! Pierwszy, kto daje dwie bańki, cena wyjściowa, ksiądz proboszcz! No, jest chętny, masz, masz, już! No to co sobie teraz kupimy? Porsche albo co gorsze? Kościół katolicki, który nas i was lubi dzisiaj, a nie w gdzieś ciemnym średniowieczu! Sąd postanowił rozprawę odroczyć. To wszystko już jest jasne. Ogłosimy postanowienie. Byłem na każdej manifestacji popierającej pastora Pawła Chojeckiego pod sądem apelacyjnym, bo nie zgadzam się na taką niesprawiedliwość. W ogóle dla mnie, zresztą myślę dla każdego człowieka, który kocha wolność, wolność słowa, niepoważne było to, że w ogóle proces się odbywa. Przy każdej rozprawie właśnie pod sądem apelacyjnym w Lublinie było przynajmniej kilkadziesiąt osób. Ludzie zjeżdżali się, żeby wesprzeć tatę, być z nim w tym dniu, nawet z Europy, z różnych krajów. Z Niemiec, ze Szwajcarii, chyba też z Holandii, także ja byłam zaskoczona taką wielką frekwencją. Informowaliśmy ludzi, ludzie chętnie się tym interesowali, okazywali też wsparcie. Też nieraz pracownicy sądu, którzy wychodzili, pytali, mnie osobiście pytali zresztą, po co my tu jesteśmy. Były także rodziny z dziećmi małymi. Ja się wzruszyłam, patrząc na te dzieci. To będzie procentować ich taką postawą obywatelską w przyszłości. Z rozprawy na rozprawę też wszyscy ci ludzie i tata razem zaczynali tworzyć ruch i to, co widzieliśmy później, ten ruch Idziemy po wolność, no to była kontynuacja właśnie tego, co działo się pod sądem apelacyjnym w Lublinie. Pod sądem, no wręcz takie pikniki wolności się odbywały. To było dla mnie wow. U nas to było rok temu, teraz na wyborach to się pokazało w całej Polsce. 3,
2, 1. Mamy już oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Opozycja wygrała. Teraz będzie bieda i nędza. Nowa Polska, demokracja, PiS odsunięty od władzy. Tak. Pan Kukiz mówi, że, no, że my się daliśmy zmanipulować, nie biorąc komu kartę do referendum. Aha. Naprawdę? Teraz... Dziś, 15 października, skończył się w Polsce komunizm, a to, co mówiłam przez ostatnie lata, to tylko żarty. Jak ten wynik wyborów 15 października wpłynie na twój proces, na twoją sytuację? No, w sposób zdecydowany. Aż się uśmiecham, bo jeszcze niedawno z mecenasem Turczynem mówiliśmy, że jest tylko jeden sposób kasacji tego wyroku, czyli rzecznik praw obywatelskich. Ale okazało się, że przecież jest jeszcze druga osoba w państwie, która może taką kasację złożyć. Wtedy mówiliśmy, że ta droga to jest jak na Berdyczów, czyli Ziobro. A dzisiaj będzie już niebawem, mam nadzieję, nowy prokurator generalny. Prokuratura, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny. Co z tymi instytucjami? Rozdział ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego to muszą być dwie oddzielne osoby. Prokurator generalny ma możliwość szybkiej kasacji, znaczy wniosku o kasację tego wyroku i myślę, że nowy prokurator, w przeciwieństwie do tego, co robiła prokuratura Ziobry, no, upomni się o sprawiedliwość. Powiem panu szczerze, że mam taką satysfakcję, że Ziobro nie będzie już ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. Wielką mam satysfakcję. Pismo od pani kurator. Tak, pani Grażyna Milaniuk wzywa mnie tu pod rygorem i tak dalej na początku listopada do złożenia wyjaśnień. Stawiennictwo obowiązkowe. Ale o jakie wyjaśnienia chodzi? No nie wiem, bo to powinna wezwać sobie skansen, czy panią z PiSu, która kieruje skansenem, żeby ona się wytłumaczyła, dlaczego mi uniemożliwiono wykonanie prac. Zgłosiłem się, kiedy trzeba. No ale w koszulce skazany za krytykę PiS i Kościoła, także... A to gdzie dlatego ci nie przyjęli tam. Gdzie jest zakaz chodzenia w koszulce skazany za krytykę PiS i Kościoła? Czego się spodziewasz, bo... tej wizycie u kurator? Nie wiem, czego się spodziewam. No, albo mi wyznaczy jakiś nowy zakład, gdzie mam te prace wykonywać, albo nie wiem. No, pojęcia zielonego nie mam.